Wiesz co, jesteś tym polskim skoczkiem, którego możemy zapytać, jak skoki dzisiaj? Opowiedz, skok. Skok? No, ciężko dosyć, bo wiało dosyć mocno na tej buli i to kręciło, były takie dziury w powietrzu. I próbowali zrobić tą próbną serię za wszelką cenę, bo jutro by mogli wystartować od razu z kwalifikacjami, a tak to dokładnie nie jestem pewny, ale chyba będzie musiała być jeszcze próbna seria, kwalifikacje, pierwsza, druga. Z kwalifikacji można zrezygnować, z próbnej serii absolutnie nie. Jak z Twojej perspektywy wyglądał ten dzień? To w ogóle miało sens, to czekanie na warunki dzisiaj? Zawsze ma jakiś sens to oczekiwanie, bo liczy się na to, że te warunki się poprawią, ale prognozy pogody nie były zbyt optymistyczne. No i takie przeciąganie jest po prostu ciężkie dla zawodników. No. Olek, ten skok taki rwany mocno, takie no, szarpało to, bo mnie miłosiernie. Tak wiało, no. Ciężko coś więcej powiedzieć, bo też człowiek grzeje się 5-6 razy, było to przeciągane wszystko i człowiek tak no, swojego ciała za bardzo już nie czuje po tym, jak trochę wymarznie u góry, wyczeka się, żeby oddać skok, no to trzeba się naprawdę skupić i dać siebie wszystko. No dobrze, ja Cię właśnie chciałem zapytać, mówisz, że to jest ciężkie dla zawodników. 4 godziny 20 minut trwała ta seria, która ostatecznie się nie odbyła. Co Wy w tym czasie robicie poza rozgrzewaniem się? Leżymy. No, oczekujemy, no, każda informacja jest to takie oczekiwanie. Czy już wyjść na rozgrzewkę, czy jeszcze nie. No ja się dzisiaj 4 razy grzałem, więc trochę się poruszałem. No nie można też właśnie się zastać, nie? To cały czas trzeba coś robić. No ale macie jakiś pomysł na zabijanie nudy, nie wiem, jakaś gra planszowa, czy każdy w swojej komórce i tyle? No raczej tak, a tutaj ciężko, bo nie ma zasięgu, to trzeba rozmawiać. No ciężkie zadanie podwójnie. Dokładnie. Mam jeszcze pytanie o żywienie podczas tak długiego dnia na skoczni, bo to widzieliśmy, jak panowie Kamil z Dawidem sobie przekazywali takie kanapki trójkątne rodem ze stacji benzynowej. Nie jest kolorowo tutaj jakoś bardzo. No tak, z takim żywieniem na skoczni no, nie jest zbyt kolorowo, a no, nie wiem, no, szczególnie tutaj w Wiśle no, nie ma się do czego przyczepić, no ale w niektórych, na niektórych skoczniach to można by się postarać o więcej, no ale to już nie zależy od nas. No właśnie, bo dostałem pytanie w sieci, co w takim razie innego, skoro nie taka kanapka, no bo ta kanapka no to nic zdrowego. Bułka i banan. Ale widzieliśmy, że Ryoyu Kobayashi nie bał się parówki to z musztardą, z ketchupem. Ty nie? Ja podziękowałem jednak.